oby się zgodziła, oby się zgodziła, oby się zgodziła! Przyjedzie do nas, przyjedzie do nas! Zachowujesz się jak szalona, ale rozumiem, że księżniczka Cadence zgodziła się przyjechać w ten weekend. Nareszcie będę mogła spędzić trochę czasu z moją drogą szwagierką. To jest najlepsza wiadomość pod słońcem! Przepraszam was za to nagłe wtargnięcie, ale jestem taka szczęśliwa, że koniecznie muszę komuś o tym powiedzieć. Ekwestriańskie Towarzystwo Ochrony Rzadkich Gatunków udzieliło mi pozwolenia na obserwację najrzadszych, maluśkich, najcudowniejszych, magicznych stworzonek w Ekwestrii! Bryzusiów! Wow, Fluttershy, to fantastycznie! O, to nie tylko fantastyczne, to może być najlepsza wiadomość na świecie! Właśnie dostałam najbardziej niesamowity list, jaki kiedykolwiek dostał kucyk w całej historii kucykowej poczty! To jest ulotka! O, jednodniowej wyprzedaży używanych mebli ogrodowych! A, czy może być coś piękniejszego? Mój mały kucyk, mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk, kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce, magii czar, naszej przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc, krainie marzeń razem dzień i noc. Mój mały kucyk, blask magii niech otuli dziś nas. My Little Pony. Przyjaźń to magia. Masz tu szal na wypadek chłodu. Przygotowałam ci koszyk smacznych, świeżych jabłek, żebyś nie głodowała. Baw się dobrze. O, dziękuję. A ty miło spędź czas razem z Cadence. Proszę wsiadać! O jednego za dużo. Do widzenia! Bywajcie, drogie przyjaciółki! Fluttershy! Że nigdy cię nie zapomnę! O, leci balonik! Och, trochę się denerwuję przed wizytą Cadence. Jaki masz powód do zdenerwowania? Cadence cię kocha jak własną siostrę! Tak, wiem. Zależy mi, żeby jej wizyta przebiegła bez wpadek. Obawiasz się czegoś? Wiesz, naszych ostatnich paru spotkań nie można by raczej nazwać beztroskimi. Losy Equestrii faktycznie wisiały na włosku, kiedy ostatnio się z nią widywałaś. No właśnie. Cadence i ja nie miałyśmy właściwie okazji, żeby nacieszyć się swoim towarzystwem. Dlatego to dla mnie ważne, żebyśmy w czasie jej wizyty mogły razem we dwie zrobić coś naprawdę fajnego. Domyślam się, że masz jakiś plan, który wam to umożliwi. Nadarza się wspaniała okazja. Tylko przez jeden dzień można zobaczyć w Ponyville objazdowe Muzeum Star Swir Labrodatego. Cadence i ja możemy przez cały dzień oglądać eksponaty słynnego magika. Myślę, że spędzisz wspaniały, wolny od napięć dzień w towarzystwie Cadence. Nie licząc napięcia w pytaniu, który dzwoneczek z kapelusza Star Swirla jest na wystawie. Dobra, zdradzę wam, to ten pierwszy. Sorki, coś mnie drapie w gardło. To brzmi jak jakaś żenada. Ja myślę, że to brzmi wspaniale. Tak, wygląda na to, że tym razem spędzicie czas bardzo przyjemnie i spokojnie. O to chodzi, bez żadnych niespodzianek. Wasza wysokość. Wasza wysokość. Żartuję, Twilight. Jesteśmy szwagierkami. Odpuśćmy sobie te formalności. Znając cię, zaplanowałaś coś dla nas. Ojej, tak myślisz? Poczekaj jedną chwileczkę. Dziewczyny! Dobrze, dobrze. Nie musisz się o nic martwić. Zrobimy wszystko, żeby nic. Ale to nic nie zakłóciło jej wizyty. No idź już, spędź miłe popołudnie z rodzinką. Jesteście najlepszymi przyjaciółkami, jakie można sobie wymarzyć. Już idę, Cadence! Dwie kochające się szwagierki razem! A ja słowo daję, że dopilnuję, żeby nic nie zepsuło im dnia! Co to takiego? Co by to nie było? Padnij! To nie jest coś, przed czym miałabym padać! To jest?
O, nie co, ale kto, moja droga? O, nie. To jest głos. Akcja! Discorda! Na stado niedoperzy, co ty tu robisz? I czemu do jasnej stodoły jesteś niebieski? Ten odcień to błękit gołębi, dokładniej mówiąc. Jakikolwiek masz tam kolor, to jest kolor kłopotów. O, Rainbow Dash, ja się zmieniłem. Na pewno pamiętasz, że resocjalizowała mnie ta cudowna mała... A co ci? Chory jesteś, czy coś? No oczywiście, że jestem chory. Ta niebieska skóra i kichanie. Czy macie jakieś miejsce, gdzie mógłbym zemdleć? Co? O, cudownie, dziękuję. Nie mogę przestać kichać i smarkać, słowem. Potrzebuję pomocy. Jak jesteś taki chory, to dlaczego tu przyjechałeś? Zamiast, no wiesz, zostać w domu, w łóżku i wyleczyć się z tej dziwnej choroby. Acie! Ponieważ w tej chorobie jestem taki bezradny, po prostu bezradny. Prawie, że nie mogę podnieść łyżeczki. Przyjechałem specjalnie do jednego kucyka, który potrafi mnie zrozumieć i pomoże mi wrócić do zdrowia. Gdzie jest ta droga słodka Fluttershy? Potrzebuję uwagi! Potrzebuję opieki! Potrzebuję! Potrzebujesz ochłonąć! Fluttershy wyjechała! O, oczywiście! Pojechała oglądać Bryzusię. No tak, zapomniałem, że to było dzisiaj. Jak ty się dowiedziałeś o jej wyprawie? Sama mi o tym napisała w swym ostatnim liście. Ty i Fluttershy korespondujecie ze sobą? Oczywiście, że tak. Przyjaźnimy się. To naprawdę straszna szkoda, że akurat jej nie ma, kiedy jej tak bardzo potrzebuję. No cóż, wiem, co muszę zrobić. Dobrze myślisz. Lecz do domu, nogi do miski, na pewno znajdziesz trochę sił, żeby ugotować sobie zupę czy coś. O nie. Dopóki ona nie wróci, wy, kucyki, możecie się mną zająć. Czyż nie tak postępują przyjaciele? Opiekują się sobą nawzajem. Niech uzdrawianie się rozpocznie. Beze mnie. Pięknie. Czy w ten sposób się traktuje cierpiącego przyjaciela? Nic się nie martw, Discord. O to ulecie, poczytam bajki i opowiem wszystko o sobie. Urodziłam się we wtorek. Dziękuję ci za propozycję, ale Rarity i Applejack już się zgłosiły jako moje osobiste pielęgniarki. Pielęgniarki? Proszę, nie miej mi tego za złe, Pinkie Pie. Nie, no wiesz co, to ja się naprawdę i na zawsze... Na pewno coś knuje i cokolwiek to jest, musimy zrobić wszystko, żeby Twilight i księżniczka Cadence nie ucierpiały na tym. Masz rację. Obiecałyśmy jej, że nic nie zakłóci ich spotkania. Och, co to za pech, że akurat ten gad Discord musiał się tu napatoczyć. Czy przed chwilą rozmawiałyście o wizycie księżniczki Cadence u księżniczki Twilight? Może. Fluttershy coś wspominała, że te dwie mają się dzisiaj spotkać. Zapewne bardzo się cieszą. Przecież nie za często mają okazję, żeby się tak po prostu spotkać. Dziewczyny, nie wiem jak wy, ale ja się czasem zastanawiam, jak silna jest ich przyjaźń. Tyle czasu się nie widziały. Myślicie, że nadal się tak lubią? One bardzo się lubią. A jeśli nie, ta rzadka okazja do wzmocnienia ich przyjaźni na pewno zbliży je do siebie, no, chyba że... Nie masz mi się o tym myśleć. Nie wolno im przeszkadzać. Przeszkadzać im? Ależ ani mi się śni. Nie wtedy, kiedy mam przy sobie takie wspaniałe przyjaciółki, które zaproponowały, że się mną zaopiekują. Bez względu na ryzyko. Ta nieszczęsna grypa jest bardzo... zaraźliwa. O nie! Zachorowałyście przeze mnie. Do kogóż mam się teraz zwrócić w chwili nagłej potrzeby? Cały dzień na podziwianie dokonań Star Swirla Brodatego. Co może być lepszego? To będzie wspaniałe przeżycie. Czy to ta świeca, którą oświetlał sobie drogę, kiedy odkrywał jaskinię Maretanii? Na to wygląda. Och, to nie do wiary, że mogę ją zobaczyć w rzeczywistości. Akcja!
Hagrid. Co ty sobie wyobrażasz? O, drogie, drogie księżniczki, przykro mi, ale jestem chory. Błękitna grypa. Błękitna grypa? Obawiam się, że już nią zaraziłem biedne Applejack i Rarity. Akcja! Magiczna kula zdrowia. Przyda się bardzo. Zaiste. Jak Twilight miałaby się mną opiekować, gdyby też była chora? Pozwolisz mi poleżeć u siebie w domu, dopóki się nie wyleczę, dobrze? W moim domu? A to nie jest odpowiednia chwila, aczkolwiek myślę, że dobrze o tym wiesz. Przyjąć pod dach chorego biedaka? Czyż nie tak by postąpiła Fluttershy? I czy pomaganie nie jest czymś, co robi się dla przyjaciół? Chyba, że oczywiście nie uważasz się za moją przyjaciółkę. Nie, wcale nie o to mi chodziło. O, jakże miło mi to usłyszeć. Czy zatem udamy się wszyscy do ciebie? Nie chciałbym zarazić już nikogo więcej. Widzę, że nie mamy wyboru. Zanieście mnie. To nie jest daleko. Jestem pewna, że dasz radę. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Świadomość, że mam taką przyjaciółkę jak ty, która się mną opiekuje, sprawiła, że od razu poczułem się lepiej. Myślę, że jakoś sobie dam radę sam. O, zanim stąd wyjdziecie, mam taką małą, malusieńką prośbę. Spokojnie, nie przejmuj się. Zrobimy to, czego on chce i niedługo wrócimy na wystawę. Powiedz, czego ci potrzeba? Szklaneczka wody albo dwie, jedwabna chustka przyda się. Herbatę z miodem cały dzień pić będę, jeśli łaska. Przyniosę ci herbaty. A teraz już odpocząć chcę, więc jeszcze jedna mała rzecz. Oleju z dorsza na mą pierś potrzebna jest karafka. Jaka karafka? Przepraszam, ale ze mnie głąb mam dreszcze, a na dworze ziąb ciepłego coś bym wziął na ząb na szyję szalik z cyni. Mówiłem z cyni, to był byk z jedwabiu szalmi. Dajcie mi mig ciepłego mleka, jeden łyk i ciasto z abisyni. A teraz troszkę brzuch nie boli, ulgę znaleźć chcę w niedoli. Zjadłbym chętnie coś bez soli, za to z makaronem. Świeży na zakwasie chleb i pełen dziur, żółty ser. Do tego ciast rodzaju 6 bazylii, chyba 100. Coś jeszcze? Będę wdzięczny za przyjaźni gest. O tak, po czasu kres. Bo kiedy ktoś w potrzebie jest, to liczyć na przyjaciół chcę. Mogę na ciebie liczyć, przyjacielu, tak? Tak, ale... No! Na wielki finał przyszedł czas! I gdzie ta woda, proszę was, na paru magicznego gram na zdrowie, kiedy kichnąć mam, gdzie zakichnięcie róża? Pigułki, co pomogą spać i ulżą, kiedy w nosie krach peruka, by nie przemiał wiatr i kocyk na odnóża? Pęsetę weźcie w torbie, mam, masujcie mój zbolały kark, do groszku wrzućcie sera, garść cepieska o imieniu Bart i koncert z cedru na 5 harf na nartach, koze, cyrki, spa. Ja chcę mieć cały świat! I baczcie dla urody, bym nawodniony był i dość przyjmował płynów dzień i noc, lecz tak naprawdę wszystko, co pragnę mieć, to jest to. Och, proszę was, dajcie mi już jedną małą szklankę wody! Ups, sorki. Acia! No nie, tego już za wiele. A jak ty w ogóle złapałeś tę grypę? Zbyt rzadkie bycie kopyt i pazurów. Musi być jakiś sposób, żeby cię wyleczyć. Na pewno gdzieś jest zaklęcie albo remedium w moich księgach. Istnieje pewien sposób. A dlaczego nie powiedziałeś o tym wcześniej? Jakoś mi umknęło. Na wzgórzu, na najdalszym krańcu Equestrii rośnie wyjątkowy magiczny kwiat. Trzeba go zerwać o zachodzie słońca, kiedy będzie gubił płatki, a następnie zrobić z nich napar, który leczy błękitną grypę. Rozumiem, że miałeś jakiś ważny powód, dla którego nie poszedłeś po ten kwiat, kiedy poczułeś, że jesteś chory. O, nie mogłem podróżować tak daleko w moim stanie. Nawet gdybym się odważył, byłbym tak słaby, że pewnie nie mógłbym zerwać tego kwiatka. To dokąd konkretnie Kadens i ja mamy się udać? Otóż... Musicie iść na północ, skręcić w lewo. O!
Wiecie co? Będzie o wiele prościej, jeśli zaprowadzę was tam osobiście. Ale sam mówiłeś, że nie jesteś w stanie podróżować. Nie jestem. Dlatego musimy się przygotować. Dajesz sobie radę? Szczerze mówiąc, trochę wyszłam z wprawy, jeśli chodzi o latanie. Cóż, to masz dużo szczęścia, że jesteśmy z tobą. Kwiat rośnie na szczycie tego wzgórza. Strasznie cię za to przepraszam. Tak bardzo chciałam, żebyśmy spędziły razem trochę czasu w spokojnym otoczeniu. Tak, wiem. Ja też bardzo na to liczyłam. Jesteśmy na szczycie, ale gdzie jest ten kwiatek? O! Chodźmy, jeśli się pośpieszymy, to będziemy mieć czas dla siebie. Dobra! Jeszcze trochę! Zawieźmy Discorda i ten kwiat do domu. Nasze kłopoty się skończyły. Na Las Equestri! To zawieźmy Discorda do Ponyville, zróbmy ten napar i wykorzystajmy resztę tego dnia, żeby pobyć razem. Na moje piękne szpony pokonała tyle wielkich niebezpieczeństw. I to specjalnie dla mnie. To wszystko było dla mnie, dla mnie, dla mnie! Nie jesteś chory? Udawałem, ale miałem bardzo istotny powód. No, wytłumacz się. Otóż siedziałem na moim drzewie zadumy, to tu wpadają mi do głowy najgłębsze myśli. Siedziałem zatem i pomyślałem sobie tak. Discord, twoja kumpela Twilight mówi, że się z tobą przyjaźni, ale nigdy nie napisze i nigdy nie wpadnie z wizytą. Nawet nie wiem, gdzie ty mnie... Odkąd została księżniczką? Pewnie uważa, że jest zbyt wielka dla ciebie. Ja się nigdy nie uważałam za kogoś... Nie wiedziałem, jak mam się tego dowiedzieć. Czy nadal jestem w gronie przyjaciół jednego z najważniejszych kucyków w kraju? Nie jestem naj... Chciałem sprawdzić, czy powędrujesz na kraniec Equestrii. Dla mnie rzecz jasna. I zrobiłaś to, naprawdę. Wielkie gratulacje, Twilight. Właśnie zdałaś mój sprawdzian przyjaźni. Co tak na mnie patrzysz? Uwielbiasz zdawać testy. Chyba nie masz mi za złe tego, że zepsułem ci wizytę twojej szwagierki, księżniczki Cadence, prawda? W związku z czym zabrakło wam czasu, abyście mogły celebrować waszą przyjaźń. Ty wcale nie zepsułeś mojej wizyty. Nie zepsułem? Spędzenie dnia na wystawie Starswilla Brodatego byłoby bardziej relaksujące, ale szczerze mówiąc, relaks nie jest czymś, czego mi brakuje. Naprawdę? Nie zrozum mnie źle. Życie w kryształowym królestwie jest wspaniałe, ale stało się jakby trochę przewidywalne.
Przyda mi się trochę emocji od czasu do czasu. Pokonanie dzisiaj tylu wyzwań było dokładnie tym, czego potrzebowałam. Nasze wspólne przeżycia sprawiły, że doceniłam, jakie to szczęście mieć szwagierkę, która jest moją przyjaciółką. Chociaż nie widujemy się zbyt często, to wiem, że zawsze mogę na ciebie liczyć w potrzebie. Tak jak ty mogłeś liczyć na nią, Discord. Ta, ona jest naprawdę kochana. Mamy takie szczęście, że jest obok nas. Co do 100 gromów? Dość oczywiste, że wizyta Kadens nie przebiegła tak całkiem zgodnie z moim planem, ale dzięki temu zrozumiałam, że jeśli masz przy sobie przyjaciela, to nawet bardzo chaotyczny dzień może zamienić się w ciekawą przygodę. Czy zgadzasz się ze mną, Discord? Tak, Twilight. Nie będę mówiła, masz to, na co zasługujesz. Za to ja wygarnę mu to prosto w kieł. Masz to, na co zasługujesz. No dobrze, dobrze. On już dostał nauczkę. Prawda, że tak, mój mały pacjencie? Tak się cieszę, że wróciłaś ze swojej wyprawy, Fluttershy. Twoja obecność sprawia, że czuję się o wiele lepiej. Tak się zastanawiałem. Czy mogę was poprosić o jeszcze tylko jedną rzecz? Nie! No co? Chodzi doprawdy o drobiazg, o jedną małą wody. Szklaneczkę.